Dzień dobry, witam Was serdecznie ze słonecznej Gdyni. Z tej strony Patrycja Pawłowska, Lemur Beauty. Dzisiaj kolejny odcinek Salonowe Środy. O czym? O lampach. Dzisiaj powiemy Wam o tym, dlaczego i jakie warto kupić, za ile, jakie świecą mocno, jakie są lekkie, jakie warto zabrać w podróż, a jakie nadają się tylko i wyłącznie do stacjonarnej pracy w salonie. Zapraszamy! Lampą, od której chciałabym zacząć, jest lampolupa. Jest to powszechnie znana lampa, bardzo dużo stylistek początkujących od tej lampy zaczyna. Jest to lampa, która bardzo często jest na statywie, ale można ją również kupić w wersji bez statywu, wtedy trzeba ją przykręcić do stoliczka. Jest to lampa numer jeden, z którą ja miałam okazję w ogóle współpracować. Jakie są jej minusy? Ta lampa w moim odczuciu daje bardzo słabe światło. Oczywiście, jako osoba początkująca tego jeszcze nie wiedziałam, ale w momencie, gdy już teraz mam okazję porównać światło tej lampy z wieloma innymi lampami, to pamiętam, jak zaczął się męczyć mój wzrok i jaki był zmęczony na samym końcu pracy z nią. Jaki jest również kolejny minus tej lampy? Jest ona ciężka, statyw jest nierozkładany. Fakt, jest mobilna, co jest dużą zaletą, bo można nią śmiało manipulować. Natomiast jeżeli chodzi o przewóz autem, już nie mówię tutaj o samolocie, jest to na pewno sprawa utrudniona. Nie jest to niemożliwe, natomiast wiem, że na pewno nie byłoby to aż tak komfortowe. Tą lampę można kupić w każdym sklepie na Allegro nawet za około 200 zł. Są również wersje bez statywu i można wtedy kupić tą lampę nawet za 100 zł, tak? Wiem teraz już po tych kilku latach pracy, że gdybym dostała tą lampę za darmo, to faktycznie bym śmiało mogła na niej pracować i pewnie bym nią nie wybrzydzała. Natomiast w momencie teraźniejszym, gdybym miała ją kupić, wiem, że nie zainwestowałabym w nią pieniędzy i nie chciałabym, szczerze mówiąc, mieć z nią więcej nic wspólnego na dłuższy okres czasu, bo pamiętam do dzisiaj, że nie było to nic przyjemnego i mój wzrok faktycznie dostawał w kość. Lampa numer dwa jest to lampa ze sklepu Lash Selling od Moniki Mroczki. Lampa nazywa się Duo Lamp. W momencie, w którym ją kupowałam, lampa kosztowała około 400 zł. Jest to lampa, która ma możliwość regulacji czteropoziomowej. Na każdym z tych ramion macie przycisk, na którym indywidualnie możecie sobie zwiększać bądź zmniejszać poziom natężenia światła. Jak widać, ta lampa wygląda bardzo estetycznie i dość nowocześnie, więc domniemam, że może pasować do naprawdę dużej ilości salonów, jeżeli chodzi o aspekty wizualne. Jest dość dobrze wykończona, ponieważ jest stabilna. Ten dół, ten talerzyk, który jest na dole, jest dość ciężki, w związku z tym bardzo trudno byłoby tą lampę przewalić, tak? Wywalić, przewalić na klientkę, co akurat jest dodatkową zaletą, bo faktycznie jest stabilna. Jeżeli chodzi o ramiona lampy, one są ruchome. To jest też duża zaleta, bo możecie nią śmiało manipulować tymi ramionami. W związku z tym możecie fajnie sobie rozłożyć to światło zarówno na twarz klientki, jak i potem nawet przy robieniu zdjęć. Ja osobiście uważam, że jeżeli chodzi o tą lampę, jest naprawdę godna uwagi, zwłaszcza pod względem finansowym, jak i estetycznym. Tak? Jej wykonanie jest dobre. Świeci mocno, nie najmocniej, nie jest to lampa z najmocniejszym światłem, jakim miałam okazję użytkować, ale świeci wystarczająco mocno, więc jeżeli ktoś nie potrzebuje super mega światła, to jak najbardziej polecam. I tak jak powiedziałam, ja akurat ją kupiłam w sklepie Moniki Mroczki Lash Selling. Kolejną lampą jest bardzo popularna i znana wszystkim lampa Glamcor. Jest to lampa, która oczywiście jest na statywie. Jest to statyw składany i to bardzo w prosty sposób składany. Lampa ma 5-stopniową regulację. Akurat model lampy, który mam ja, jest to Classic Elite, więc to są te podstawowe modele. Jest 5-stopniowa regulacja tutaj obok na tym guziczku. Jak widać już, moja lampa jest dość zdezelowana, ponieważ kursantki zapominały się i szarpały tymi ramionami, co poskutkowało
jak tutaj widać, wyrwaniem tych ramion z całej obudowy. Dlatego Was uczulam, że jeżeli chcecie tą lampę użytkować, to nie mówcie, że jest beznadziejnie wykonana, tylko pamiętajcie o tym, żeby odpowiednio nią się zajmować, czyli o nią dbać, tak? Jak? Ja zawsze zalecam, żeby po prostu te ramionka, w momencie, gdy chcecie je sobie przekrzywić, tak, albo nimi jakoś inaczej manipulować, trzymajcie trzon tej lampy i naprawdę wtedy z nią nic się nie będzie działo. Ona będzie działała jak nowa. Jaki jest koszt tej lampy? Ta lampa kosztuje około 1000 zł. Dużo i niedużo. Uważam, że dla początkującej stylistki jest to dużo, ale naprawdę jest to lampa, która świeci bardzo mocno. Jest to lampa, która super nadaje się do pracy mobilnej. Dlaczego? Bo ona waży niecałe 2 kilo. Możecie ją spakować w walizeczkę, która jest wielkości tego kocyka, zabrać ją do samolotu, do auta, do każdej klientki i tak naprawdę nie będzie stanowiła dla Was balastu, ani żadnego obciążenia. Jakie są minusy? Ja osobiście poza tym, że ma delikatną obudowę, nie widzę jej minusów. No oczywiście jak dla każdego z nas mogłaby pewnie kosztować troszeczkę taniej. Natomiast na pewno jest to lampa, w którą ja zainwestowałabym kolejny raz bez żadnego namysłu. Zwłaszcza, że faktycznie te ramiona dają nam możliwość manipulowania. Możemy zrobić super zdjęcia i rozproszyć to światło po całej twarzy. Więc tak naprawdę nasza praca też jest przyjemniejsza, bo wzrok się aż tak nie męczy, bo po prostu nie jest ciemno. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, w którym mamy kolejne lampy zróżnicowane wielkością. Oczywiście w tym milion kabli, ale muszę Wam to pokazać, żebyście faktycznie widziały zobrazowanie tych lamp. Słuchajcie, mamy tutaj lampy pierścieniowe, czyli ringi, oraz lampy glamcore. Jedna jest tą samą lampą, którą widziałyście w poprzednim pomieszczeniu oraz mam też tutaj lampę glamcore przykręcaną do blatu. Ona również jest już zdezylowana, ponieważ troszeczkę była szarpana, natomiast dalej świeci. Niestety, tak jak powiedziałam, minus jest taki, że nie jest to lampa łatwa w przenoszeniu. No bo po prostu trzeba mieć zawsze koło łóżka jakiś blat, tak? Do łóżka przykręca się ją słabo, ponieważ zazwyczaj materac blokuje swobodne przykręcenie i jest to niekomfortowe. Jeżeli chodzi o lampy pierścieniowe, ja mam lampę pierścieniową, która ma wat 65 i mam lampę pierścieniową, która ma wat 40. Obie kupiłam na Allegro u tego samego sprzedawcy. Ta większa kosztowała około 400 zł, ta mniejsza kosztowała około 300 zł. Obie świecą na biało, ponieważ ja lubię światło białe. Ci, którzy lubią światło ciepłe, przy tej lampie mogą się nie odnaleźć. Wtedy trzeba szukać lampy z żarówką ciepłą. Natomiast ja lubię światło białe. Uważam, że przy tym wychodzą po prostu zdjęcia lepsze. I zresztą mój wzrok przy tym się aż tak wtedy bardzo nie męczy. Ale wiem, że to jest kwestia indywidualna, więc warto to dopasować pod siebie. Jaki jest minus tych lamp pierścieniowych? Przede wszystkim one bardzo często są kojarzone z lampami do make-upu, bo faktycznie są używane również do make-upu. Natomiast minusem akurat tych lamp jest to, że tej góry, czyli tego koła, nie da się złożyć. Więc tak naprawdę da się je oczywiście przetransportować, ale jest to jedyna rzecz w tych lampach, która jest po prostu większa i nie wiem, no do samolotu to już raczej ciężko z nią wejść do bagażu podręcznego, tak? Natomiast statyw jak najbardziej bez problemu da się złożyć i jest on wtedy lekki i poręczny. Minus tych lamp również jest taki, że one często uważane są za lampy niestabilne. Dlaczego? Dlatego, że to koło de facto jest dość ciężkie i wystarczy chwila nieuwagi, żeby nasza klientka, nie wiem, ruszając łokciem albo my nawet zahaczając nogą, żebyśmy tą lampę na naszą klientkę przewaliły. Natomiast ja jestem z tych ludzi, którzy nie popadają w paranoję i uważam, że jeżeli obsługuje się delikatnie i lekko, to nic złego się nie stanie. Te lampy na pewno mają bardzo dobre światło i są mega alternatywą w porównaniu do lamp glamcore, jeżeli ktoś nie ma po prostu takich zasobów finansowych na początku swojej pracy. Biorąc się za podsumowanie, gdybym drugi raz miała wybierać do swojego salonu zaopatrzenie, jeżeli chodzi o lampy, zainwestowałabym pieniądze w glamcore
i zainwestowałabym pieniądze w ringi, czyli w te lampy okrągłe. Uważam, że są najmniej wadliwe, uważam, że są najlepsze, jeżeli chodzi o transport, uważam, że dają najlepsze światło. Do tej pory pracowało mi się na nich najlepiej. Najładniej też to światło rozpraszały, jeżeli chodzi o całą twarz i w ogóle potem też o jakość zdjęć, jaka była finalnie. Dodatkowo cena, tak? Cena, uważam, że lamp pierścieniowych jest naprawdę, naprawdę bardzo przystępna, bo są to lampy na długie lata. Jeżeli ktoś sobie z kolei może pozwolić na większy koszt i pracuje dużo mobilnie albo lata samolotem i tą lampę faktycznie potrzebuje, to wówczas zalecałabym Glamcora. Takie jest moje zdanie o lampach, a faktycznie przerobiłam ich sporo. Witam Cię serdecznie w ten przepiękny, słoneczny, środowy poranek w Berlinie. Zachęcam Cię do oglądania kolejnego odcinku programu Salonowe Środy. Dzisiejszym tematem są lampy. Ja nazywam się Edyta Kühling, witam Cię dzisiaj w moim królestwie. Pokażę Tobie, na jakich lampach pracuję, zarówno z klientkami, jak i podczas szkoleń. W moim miejscu pracy korzystam z dwóch lamp, z ringa oraz z podwójnego Glamcora. Dlaczego potrzebuję aż dwie lampy? Popatrz, w momencie, kiedy korzystam z ringa, niestety mam wrażenie, że nie oświetla mi dobrze tej połówki twarzy mojej klientki. Ja nie jestem w stanie dojść do jej kącika bez przesuwania ciągle jej głowy do boku. Niestety dokładnie ta sama sytuacja jest z moim Glamcorem, tak? Czyli on mi doświetla super do tej połowy, kącik zewnętrzny jest niedoświetlony. Dlatego korzystam z obu opcji, włączam sobie ringa oraz włączam sobie Glamcora i mam doświetlone obydwie połówki twarzy. I teraz dlaczego kocham ringa? Dlatego, że wychodzą przy nim przepiękne zdjęcia, mogę sobie tutaj regulować temperaturę, czyli pracować na cieplejszym lub zimniejszym świetle. Dodatkowo mogę sobie bardzo mocno zwiększać światło. Ja nigdy nie pracuję na maksa, zawsze mam tak mniej więcej 1/3 mocy lub połowa. Dlaczego lubię Glamcora? Dlatego, że mogę sobie tutaj bardziej tymi ramionami poruszać. Jeżeli chcę, żeby rzęsy wyglądały ciemniejsze na zdjęciu, daję go do szerokie pole do popisu. Tego mam z reguły troszeczkę wyżej, tego troszeczkę niżej, tak żeby jeden drugiemu nie przeszkadzał. Za momencik pokażę Ci jeszcze, jakie mam lampy na stanowiskach szkoleniowych. Jeśli chodzi o moje miejsca treningowe dla kursantek, zdecydowałam się tutaj na troszeczkę inną opcję niż ta, którą używam na moim łóżku, na którym na co dzień pracuję. Przyznaję, że ze względów finansowych, ponieważ zakupienie do każdego pojedynczego łóżka jednego Glamcora podwójnego oraz jednego ringa byłoby po prostu finansowo zbyt dużym kosztem. Zdecydowałam się tutaj na opcję dwóch pojedynczych Glamcorów, które montuję sobie do mojego łóżka, do masażu z każdej strony. One nie posiadają statywu, tak jak jest to przy Glamcorze, który jest podwójny. Jednak bardzo dobrze się to trzyma na tym łóżku. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że niestety łóżko w tym momencie będzie miało wgniecenie, no i ulegnie zniszczeniu. Więc jeżeli ktoś chciałby później to łóżko stracić jako używane, musi wziąć to pod uwagę. Ja tych łóżek nie zamierzam sprzedawać, więc mnie to nie przeszkadza. Dzięki temu, że mam dwa pojedyncze ramiona, reguluję sobie światło, dokładnie tak jak przy podwójnym Glamcorze, tylko że z dwóch stron. To znaczy, że doświetlam sobie idealnie każdą połówkę twarzy mojej modelki. Jestem z tego bardzo zadowolona, z tej opcji, ponieważ nie ma problemu, nie trzeba tej głowy modelki tam przesuwać, żeby widzieć każdy kącik, tak jakby było, gdybym miała tutaj tylko pojedynczego Glamcora. Chciałabym zaznaczyć, że cena pojedynczego Glamcora podwójnego, czyli z dwoma ramieniami, wychodzi bardzo podobnie jak cena tych dwóch pojedynczych Glamcorów. Jedyna różnica jest taka, że w tym pojedynczym, znaczy w podwójnym Glamcorze mamy większą regulację światła. U mnie jest ona 5-stopniowa ta regulacja. W tych pojedynczych Glamcorach jest ona tylko 2-stopniowa, tak? Jednakże mi to nie przeszkadza, jest to wystarczająca regulacja. Podsumowując, nie wyobrażam sobie mojego miejsca pracy bez ringa, bez lampy ring. Dlaczego? Dlatego, że robi on przepiękne zdjęcia, mam bardzo mocną regulację światła oraz temperatury światła. Minusem ringa jest na pewno jego noga, ponieważ sam statyw jest dużo lżejszy niż lampa. Ja tutaj troszeczkę, że tak powiem, przykombinowałam. Zawinęłam mojemu mężowi ciężarki, na pewno kojarzycie takie ciężarki, które się na przylepiec owija na ręce lub na nogi. Te ciężarki zamontowałam na nodze mojego ringa, dzięki temu on stoi stabilnie, niezależnie od tego, jak go ustawię. Z drugiej strony mam podwójnego Glamcora, dlatego że on też tworzy mi przepiękne światło podczas robienia zdjęć. Dzięki temu, że mam dwie lampy, doświetlam sobie obie części twarzy mojej klientki. Każdy kącik widzę idealnie. Dla osób, które finansowo szukają troszeczkę tańszej opcji, polecam dwa pojedyncze Glamcory, dlatego że będziemy mogli tutaj też doświetlić obie połówki twarzy. Koszt jest ten sam, co jeden podwójny Glamcor.
Witam serdecznie wszystkich. Mam na imię Sabri, ja jestem instruktorem United Lash Army na terenie Warszawy. W dzisiejszym odcinku Salonowe Środy będziemy rozmawiać o lampach. Pokażę Wam, jakie ja mam u siebie w salonie, które polecam, które niekoniecznie, więc zachęcam do oglądania. Dobrze wiemy, że wybór oświetlenia jest bardzo ważnym aspektem w naszej pracy, więc wybór odpowiedniej lampy jest tak naprawdę dla mnie numerem jeden, jeżeli chodzi o stylizację rzęs. U mnie w salonie znajdziemy trzy takie lampy. Pierwszą z nich jest Glamcore Classic. Tak jak widzimy, tak, faktycznie on jest polepiony, ale jego historię opowiem Wam za chwileczkę. Drugą lampą jest również Glamcore, Glamcore Revolution. I trzecią lampą jest mój niedawny nabytek, że tak powiem, bo jest to Ring, o którym też za chwileczkę opowiem. Zaczniemy sobie od tak naprawdę pierwszej zdobyczy, czyli Glamcora. Pamiętam, jakim było moim marzeniem posiadanie Glamcora. Ja swoją pierwszą lampę, jaką miałam, to była zwykła lampka biurkowa, kreślarska dokładnie, kupiona w Obi za jakieś 50 zł, gdyż mi po prostu nie było stać na rewolucyjnego Glamcora, dlatego że jego cena to jest około 1000 zł. Ale w momencie, kiedy mi się udało uzbierać już pieniążki na niego, byłam zachwycona, dlatego że okazało się, że połowy rzęs nie widziałam. Więc jeżeli chodzi o jakość, no to daję 10+, dlatego że widać każdą malutką, pojedynczą rzęsę. Mój komfort pracy zmienił się o 180 stopni, więc byłam przezachwycona. Podejdziemy sobie teraz do Glamcora numer 1, czyli do klasika. Tak jak widzimy, Glamcory są lampami LEDowymi. Mają dwa ramiona. Ramiona są ruchome. Ja niestety nie mogę tymi ramionami ruszać, ale o tym powiem Wam za chwileczkę. Mamy światło regulowane. 5 stopni światła. Glamcore Classic daje nam barwę światła zimną. Dla mnie to jest wielki plus, ale też o tym za chwileczkę opowiem. Mamy też regulowaną wysokość, co zdecydowanie dla nas, tak, w naszej pracy jest bardzo dużym atutem, bo możemy sobie dostosować wysokość lampy do naszych upodobań lub do łóżka, czy też do klientki. Tak jak widzicie, mój Glamcore jest pęknięty. Pęknięty cały mechanizm tak naprawdę, czyli całe te dwa ramiona wyszły z tego mechanizmu i stało się to w bardzo, bardzo krótkim czasie od jego zakupu, bo to minął jakiś rok. Byłam bardzo mocno zawiedziona, dlatego że usłyszałam, że to jest uszkodzenie mechaniczne. Nie będę ukrywać, bo że za takie pieniążki, jakie wydajemy na Glamcora, usłyszeć, że to jest uszkodzenie mechaniczne, gdzie te ramiona są ruchome, no to byłam bardzo mocno zażenowana, ale udało mi się go naprawić, tak jak widać, on działa. Jest sklejony pod taśmami, są jeszcze jakieś tam inne dodatkowe wzmocnienia, nie będę go teraz rozbierać. Po tym zdarzeniu okazało się w ogóle, że nie tylko ja miałam taki problem, tak? Była to pierwsza w ogóle seria Glamcorów, jakie wyszły na rynek polski. Może to był jakiś ich błąd, tak? Ciężko mi jest powiedzieć, tak? A może faktycznie to było uszkodzenie mechaniczne. Byłam bardzo mocno zażenowana i powiedziałam, że nigdy więcej Glamcora. No ale tak naprawdę po jakimś czasie stwierdziłam, że jeszcze jedna lampa by mi się przydała i dałam szansę Glamcorowi ponownie. I w moich szeregach stanął kolejny Glamcore. Stanął Glamcore Revolution. Pierwszą podstawową różnicą pomiędzy Glamcorem Classic a Glamcorem Revolution jest barwa światła. Barwa światła w Revolution jest żółta, jest ciepła. Dla mnie jest to minusem, chociaż minusem. Wcześniej myślałam, że będzie plusem, że właśnie będą mi się oczy mniej męczyć. Ale po testach tego i tego zdecydowanie wybieram klasika ze względu na światło zimne, które mi męczy o wiele mniej oczy.
Kolejną zdecydowaną różnicą pomiędzy glamkorem A a glamkorem B, takie nazwę, to są ramiona. W glamkorze Revolution mamy jedno ramię dłuższe, więc dla osób, które na przykład są praworęczne, łatwiej mamy dostęp do lewego oka, mamy lepiej je oświetlone i możemy sobie doskonale dojść do kącika zewnętrznego. Więc to jest zdecydowanie plusem. Tutaj jak najbardziej mogę tak ramionami ruszać, nic się nie dzieje. Barwę światła, tak jak już mówiłam, ma ciepłą, przepraszam. I oczywiście regulowane światło, mamy 5 stopni światła. Gdybym miała kupić ponownie glamkora, którego też zakupiłam, że tak powiem, to wybierałabym mimo wszystko klasika. Mimo to, że ma to dłuższe ramię, co jest bardzo fajnym atutem, ze względu na barwę światła wybierałabym glamkora klasika. Trzecią lampą, i jeżeli tak jeszcze cofnę się, różnica cenowa między Revolution a glamkorem klasikiem to jest około 200 zł. Glamkor Classic kosztuje w granicach od 1000 do 1100, a jeżeli chodzi o glamkora Revolution, kosztuje od 1100 mniej więcej, w zależności od sklepu, gdzie kupujecie, do 1500 zł. Ale komfort pracy jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wysoki, więc jeżeli chcemy dbać o nasze oczka i o nasze klientki, to dla mnie glamkor tak naprawdę jest jedną z lepszych. Trzecią lampą, jaką mamy, to jest Ring. Jest to mój ostatni nabytek, mam go około miesiąca. Kupiony u nas w Warszawie w hurtowni fotograficznej i wideo na Ochocie. A drugi punkt jest na Bemowie, dokładnie. Można kupić stacjonarnie lub można kupić internetowo. Też mając, widziałam sklepik na Allegro. Za dużo o tej lampie tak naprawdę nie mogę jeszcze powiedzieć, bo ona jest dopiero w fazie testów. Jedynym na pewno bardzo dużym plusem jest to, że jest tania. Bo tak naprawdę za cały komplet, czyli za ringa plus statyw, bo akurat u nich się statywy kupuje oddzielnie, zapłaciłam w granicach 300 zł. Sam statyw to jest koszt 33 zł, a reszta to jest lampa. Więc bardzo dużym jej minusem, ja teraz nie mogę jej zapalić za bardzo, dlatego że mam glamkory zapalone, to jest jej rozświetlenie się, więc po podłączeniu trzeba odczekać jakieś 15 minut, żeby ona miała faktyczny swój taki mocny, faktyczne swoje mocne oświetlenie. Dużym minusem jest średnica, którą ja wybrałam, bo jest za duża. W momencie, kiedy ja sobie ją próbuję położyć, tak żeby była doskonale do klientki dobrana, niestety ciężar jest tak duży, że lampa się przechyla i spada, tak jak było to na załączonym obrazku. Mamy też lustereczko, tak, lustereczko, powiedz przecie. Ogólnie bardzo ładnie wyglądają zdjęcia, tak? To muszę przyznać, że zdjęcia z tą lampą wychodzą przecudowne, dlatego że nie pada cień. W momencie, kiedy robię zdjęcie klientce, wkładam telefon w samym środku i robię zdjęcie, tak? I na pewno tak mocno nie oślepia jak glamkor. Ale mimo wszystko, jak miałam do wyboru te trzy lampy, to moim zwycięzcą jest glamkor numer 1. Cześć kochani, nazywam się Monika Klimek i jestem instruktorem United Lash Army w województwie wielkopolskim, a dokładnie w Turku i w Koninie. Dzisiaj opowiem Wam o lampach, które na co dzień mają bardzo skutecznie oświetlać nasze stanowisko pracy, tak by była ona łatwa i przyjemna, a także aby nie nadwyrężała naszego wzroku, więc jest to bardzo ważny produkt. Pokażę Wam lampy, które my mamy u siebie. Przedstawię Wam wszystkie wady i zalety tych produktów. Będą to opinie nie tylko moje, ale także moich pracownic, więc myślę, że jak najbardziej będą obiektywne.
Pierwszą lampą, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest lampa Glamcore. Myślę, że już bardzo ważna w świecie stylistek rzęs. Tę lampę akurat zakupiłam już kilka lat temu na stronie Noble Lashes. Był to koszt o około 110 zł. Aluminiowy statyw. Bardzo łatwy do złożenia, lampa jest leciutka, posiadała również zestawy pokrowiec, więc jak najbardziej nadawała się do pracy mobilnej, łatwo było ją złożyć i schować. Jest to lampa LED-owa z regulacją światła kilkustopniową. Oczywiście nie nagrzewa się, więc tuż po zakończeniu pracy możemy ją schować z powrotem do pokrowca i nie będzie wydalała z siebie ciepła. Ramienie można wygodnie rozkładać, dostosowywać do swojego miejsca pracy, oświetlać różne części, różne strony, więc to również jest jak najbardziej plus. Myślę, że największym minusem jednak tej lampy jest cena. No myślę, że jest to dość spora kwota, którą trzeba wydać na początku swojej pracy. Glamcore, jaką ma jeszcze wadę? Myślę, że wiedzą o tym większość stylistek, które ją ma. To jest to charakterystyczne skrzypienie, tak? Charakterystyczne skrzypienie, dźwięk wydawany podczas zginania lub prostowania ramienia. Często lubi też pękać. Pęka gdzieś mniej więcej w tym miejscu, ale już Wam powiem mniej więcej, jaki znalazłyśmy sposób na to. Posiadam Glamcora też innego. Glamcore, który był sterowany na pilota i tutaj ma regulację światła zimne i ciepłe. Natomiast ten Glamcore nam pękł, właśnie o czym mówiłam przed chwilą, w tym miejscu. Zaniosłyśmy do elektryka, był to koszt właściwie tej naprawy, wstawienia blaszki 30 zł, więc no nie był to jakiś duży koszt, ale rzeczywiście Glamcore, myślę, że jest to dla nich duży minus. To, że skrzypią, że wydają nieprzyjemne dźwięki i to, że pękają. Kolejną lampą, którą chciałabym Wam pokazać, jest również lampa pierścieniowa, aczkolwiek ta już posiada LEDy. Zakupiona na Allegro w okolicach 470 zł, kupiona już kilka miesięcy temu, producent Lenso. Bardzo fajny produkt. Dlaczego? Jak wiadomo, LEDy nie nagrzewają się, więc idealna będzie do stylizacji rzęs. Pięknie oświetla skórę, ujednolica kolorykt, wyrównuje lekkie niedoskonałości skóry przy fotografii, posiada regulację światłem. Więc to też jest bardzo duży plus. Co więcej, głowica nie jest na tyle ciężka, żeby przeważała jakby ciężar, tak? A w tych lampach pierścieniowych jest to duży minus. Kiedy głowica jest dość ciężka, statyw jakby nie może unieść całej głowicy i trzeba go bardzo dobrze rozłożyć, aby lampa nie lądowała na podłodze. Tutaj nie ma aż tak dużego problemu, ponieważ cała góra jest lekka, więc jest to opanowane. Co jeszcze? W zestawie był bardzo praktyczny ściemniacz, dodatkowa nakładka, która powodowała, że nasze zdjęcia mogły być w barwie ciepłej. Fajny gadżet, tak, dla osób, które chcą się pobawić troszkę barwą świetlną, więc tutaj jak najbardziej na plus. Co jeszcze w zestawie? Pokrowiec,
dzięki któremu tak możemy przewozić naszą lampę, bardzo szybka i łatwa do złożenia, do przeniesienia w inne miejsce, więc to również jest dodatkowy atut. Ja przy tej lampie pracuję właściwie na co dzień. Wykonuję przy niej stylizację rzęs i makijaż permanentny i jak najbardziej mogę Wam ją polecić. Krótkie podsumowanie. Ja stawiam na dwie lampy. Pierwszą lampą jest Glamcor i przy Glamcorze głównie pracuję z kursantkami. Bardzo łatwy do rozłożenia, daje bardzo mocne źródło światła. Myślę, że największym minusem jest po prostu jego cena. Jeśli chodzi o moją pracę na co dzień, to pracuję przy LED-owym ringu. Dlaczego? Dlatego, że daje bardzo mocne źródło światła, a także pięknie wychodzą przy nim zdjęcia, tak? To chyba to mnie najbardziej przekonało. Cena tutaj jak najbardziej jest również atutem. Cześć, nazywam się Bieniek Alicja, jestem instruktorem United Lash Army. Dzisiaj znajdujemy się w Holandii. Chciałabym dzisiaj poruszyć temat wyboru odpowiedniej lampy do przedłużania rzęs, która jest niezmiernie ważnym elementem przy wykonywaniu naszej pracy. Dlaczego wybór lampy jest tak niezmiernie ważnym elementem w wykonywaniu naszej pracy? To proste, z dwóch głównych powodów. Pierwszym jest dbanie o swój własny wzrok. Ponieważ często słyszę od świeżych stylistek, które się niedługo zajmują przedłużaniem rzęs, że mają lampy, od których oczy ich pieką, swędzą, powodują dyskomfort, zwłaszcza wieczorami po całym dniu wykonywanej pracy. Drugim powodem jest dobra widoczność naturalnych rzęs u klientki. Jeśli wybierzemy sobie lampę, która powoduje nam, z którejś strony padają cienie, to my dobrze nie widzimy tych rzęs naturalnych i nie jesteśmy w stanie poprawnie wykonać aplikacji. Ja obecnie pracuję na lampie pierścieniowej firmy Bresser MM23 o mocy 75 W, którą możecie kupić w Holandii na Camera Express NL. Kosztuje ona teraz przy cenie 65 euro. Również na tej samej stronie możecie kupić oto taki statyw, który kosztuje 32 euro. Jest bardzo solidny, ciężki, przez co lampa się super utrzymuje. Możecie sobie zmniejszać, zwiększać wysokość. Tutaj wysokość może osiągać nawet do 280 cm, także jest bardzo fajna opcja. Jest to lampa, która ma światło dzienne LED. Wyróżnia się równomiernym oświetleniem, ponieważ jest okrągła, jak widać, przez co wszystkie rzęski naturalne są idealnie widoczne i zarówno jak i do zdjęć jest bardzo fajna, ponieważ zdjęcia wychodzą bardzo ładne, nigdzie z żadnej strony nie padają cienie. Obecnie pracuję tylko na lampie ring, jest dla mnie idealnym wyjściem, sprawdza się w 100%, widoczność jest bardzo dobra, zdjęcia wychodzą bardzo ładne, a co najważniejsze, moje oczy po całych dniach pracy nie pieką, nie szczypią i nie są czerwone. Serdecznie polecam. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie, że linki z lampami wymienionymi w odcinku możecie pobrać w PDF-ie, który będzie dostępny na profilu Lash Me Magazine.